Podcast zrealizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, UNICEF i Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu Szkoła Dostępna dla Wszystkich. To jest podcast o pracy motywacyjnej. No właśnie, o czym jest ten podcast? O tym, jak sprawić, żeby nauczyciele, pracownicy, nauczycielki, pracownice w szkole. Działały w zgodzie ze sobą, w poszukiwaniu satysfakcji, z radością, tak jak to się w swoim codziennym życiu, życiu robi. Posłużymy się teorią autodeterminacji, o której była już mowa w podcaście dotyczącym dyrektorki i dyrektora. Ja jestem Przemysław Klugę, a moim gościem, tak jak i w poprzednim podcaście, jest Basia Kochanek, dyrektorka, trenerka, konsultantka w CEO dyrektor, konsultant pracujący z grupami w studium podyplomowym liderów oświaty. Basiu, będziemy się trzymać teorii autodeterminacji, czyli tych trzech potrzeb. Już wiemy, że dyrektor nie tyle kształtuje motywację albo ją jakoś buduje, tylko zaspokaja pewne ważne potrzeby ludzi, po to, żeby ci ludzie mogli się sami motywować. I pierwszą z tych potrzeb jest potrzeba autonomii, Zawód nauczyciela to taki zawód, w którym ta autonomia jest gwarantowana przez zamknięte drzwi od klasy. No, ale jednak pewne ograniczenia, pewne ograniczenia są. Czy ty jako dyrektorka tworzysz jakieś szczególne okazje do tego, żeby nauczyciele mogli czuć się autonomiczni? Witam cię bardzo serdecznie. Wiesz, ja w ogóle nie traktuję autonomii jako od nauczyciela jako zamkniętych drzwi od klasy. W ogóle nie tak. Ja myślę, że autonomia nauczyciela polega na tym, że nikt, i to nawet prawo światowe mu zapewnia, nikt nauczycielowi nie narzuca, jakich metod ma używać, z jakich podręczników ma korzystać i jaki program ma realizować. Wręcz mu tego nie narzuca. Ma zrealizować podstawę programową, ok, ale to naprawdę zostawia bardzo duże pole do popisu. I ja taką właśnie autonomię swoim nauczycielom chciałabym dawać. A więc dawać im prawo do wyboru metod, którymi pracują, ale też, ale też dawać im prawo do realizowania własnych projektów. Czyli ja praktycznie, jeżeli nauczyciel przychodzi i mówi, pani dyrektor, chciałbym to i tamto, rozmawiamy chwilę o tym, co chcę zrobić, jak chcę to zrobić, i praktycznie nie zdarza mi się, żebym powiedziała, nie, nie chcę, nie podoba mi się, w ogóle odpada. Generalnie jest, ok, próbuj, będziemy o tym dalej rozmawiać. I to jest chyba autonomia, którą daje nauczycielom. Prawo do wyboru tego, jak pracują, nie tylko na lekcjach, ale również jak pracują z uczniami w ogóle. I chcą z tego korzystać? Tak, i to bardzo, dlatego że jest coś takiego jak kultura szkoły, czyli to są te rzeczy, które w szkole funkcjonują, zasady, które wyznajemy. I w momencie, kiedy. Jest grupa ludzi, którzy robią coś i są z tego tytułu doceniani, ale nie doceniani w sensie takim, że ktoś im za to płaci, tylko doceniani, bo uczniowie to widzą, bo dyrekcja to widzi i się z tego cieszy, bo jest to jakby w społeczności. To okazuje się, że kolejne osoby też zaczynają działać. I mając autonomię, wiedząc, że nie będą skrytykowani, że nie będą. Że mają prawo do błędu, że nie przyjdzie ktoś i powie, słuchajcie, nie, 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 to, to nie, to absolutnie, tylko przyjdzie ktoś i powie, okej, OK, świetnie, fajnie, wspieram cię, co, w czym ci mogę pomóc? To nagle tworzy się coś niesamowitego. I ja patrząc na nauczycieli w, w naszej szkole, a jest nauczycieli 60, to praktycznie nie ma takich, którzy by zamykali się wyłącznie w swoich lekcjach, jeżeli rozumiesz, co mam na myśli. Każdy z nich szuka dodatkowych wyzwań, szuka dodatkowych działań, i myślę, że to właśnie zbudowała im ich autonomia. Rozumiem. Czyli e, okazuje się, że sama autonomia nie wystarczy, aczkolwiek jest jakoś bardzo, e, bardzo istotna. Bo e, jak, tak jak zrozumiałem tą Twoją odpowiedź, to ona e, mówi, że jeśli widać, dla kogo to jest robione, ale też jeśli to może być wykonane tak, żeby innym się podobało, to wtedy realnie motywuje. Dokładnie tak. No właśnie, mhm. to porozmawiajmy o kolejnej potrzebie. To jest potrzeba przynależności albo potrzeba relacyjności, w zależności jaki kto ma gust. Chodzi o budowanie relacji i poczucie bliskości z innymi ludźmi. Społeczność szkolna, no to jest społeczność zawodowa. Co oznacza budowanie relacji w Radzie Pedagogicznej dla ciebie? Budowanie relacji w Radzie Pedagogicznej oznacza zebranie ludzi wokół pewnego wspólnego celu, stworzenie zespołu, który będzie miał tą samą wizję tego, do czego zmierzamy. I nauczyłam się bardzo ważnej rzeczy, że to nie może być coś, z czym dyrektor przychodzi, podaje na tacy i mówi: Tak, dziś będziemy to robić. Nie. Nauczyciele muszą mieć poczucie, że to jest ich pomysł, że to jest ich inicjatywa, że to jest ich cel i że to jest ich sposób na dojście do tego celu. W związku z tym w naszej szkole praktycznie e, wszelkie nowe inicjatywy są budowane, e, eksperymentowane i ewaluowane przez zespoły nauczycieli. I dla mnie takim odkryciem zespołowości było, Ocenianie kształtujące. Kiedy weszliśmy w ten projekt i powstała grupa 30 nauczycieli dobrowolnych, nikomu nie kazałam w tym brać udział. Powiedziałam, mamy tyle miejsc, kto chce, wchodzi. Weszło 30 nauczycieli i nagle powstała wspólnota. Mhm. I te relacje, które się wytworzyły, nagle poznaliśmy swoje mocne i słabe strony, nagle zobaczyliśmy, kto w czym jest dobry, co może robić a kto od kogo się będzie uczył uczyliśmy się od siebie nawzajem i to była pierwsze takie dla mnie bardzo odkrywcze i od tego momentu praktycznie wszystkie działania które podejmujemy w szkole są działaniami zespołów rozumiem czyli zespołowość ale mam wrażenie że też dużo mówiłaś o dobrowolności że to jest taki warunek absolutny to jest mhm. absolutny warunek Mówiąc tak kolokwialnie, z niewolnika nie będzie pracownika, a nauczyciele są osobami bardzo niezależnymi, bardzo ceniącymi swoją niezależność. W związku z czym, jeżeli się będą z czymś identyfikować, to to będzie działać. A jeżeli będę próbowała im coś narzucić, a nie daj Boże wbrew, wbrew ich woli, to nie wyróża temu długiej przyszłości. Czyli tym takim punktem, punktem granicznym, ważnym. Był ten moment, kiedy zaczęliście pracować nad ocenianiem kształtującym. Tak. A czy już wcześniej rozpoznawałaś takie symptomy, a może to był wynik Twojej świadomej pracy, że nauczyciele tworzą taką społeczność, w której mogą się bezpiecznie czuć, mogą się od siebie uczyć, mogą się dzielić? Czy właśnie to był ten impuls, Twoim zdaniem? Dla mnie to był taki moment. Właśnie to ocenianie kształtujące było takim momentem, gdzie. Jakby zobaczyłam sposób na to, żeby nauczyciele się od siebie nawzajem uczyli, żeby czuli się ze sobą bezpiecznie, żeby wymieniali się doświadczeniami, żeby nie traktowali siebie nawzajem jako konkurencji, bo to też jest dosyć trudne w tym naszym zawodzie. I żebyśmy pokazali sobie nawzajem, jak się, jak się uczymy. I kolejną taką sytuacją, gdzie bardzo mocno zobaczyłam, że nauczyciele potrafią ze sobą współpracować. I potrafią się dzielić e, doświadczeniem, to właśnie był moment, w którym zdecydowaliśmy się na. E, to też było ocenianie kształtujące, ale też moment, w którym zdecydowaliśmy się na rezygnację z ocen sumujących. I ten zespół, który powstał, który się podzielił zadaniami, który się podzielił, potem e, ewaluował. E, wiesz, podział był niesamowity, bo e, to ja absolutnie patrzyłam na to z boku, jak oni się dzielą. Postanowili, która grupa zajmie się uczniami, które nauczycielami, które rodzicami, jak będą zbierali informację zwrotną. Informacja zwrotna to jest też słowo klucz. Informacja zwrotna to jest coś, co buduje społeczność szkoły. Mhm. Wśród różnych działań, które promujemy jako element rozwoju społeczności nauczycielskiej, dążenie do takiej zbiorowej skuteczności nauczycieli, to jest to wzajemne goszczenie się na lekcjach. Oglądanie lekcji koleżanek i kolegów, rozmowa o tym i taka praca nad jakością. I bardzo wielu dyrektorów i dyrektorek, z którymi się stykam, mówi, że nie wyobrażają sobie, jak można by było namówić ich nauczycieli do tego, żeby coś takiego zrobili, bo przecież będą się bali oceny, będą się bali pomyłek, będą się bali tego, że koledzy zobaczą, że nie są doskonali. Rozumiem, że u ciebie taki problem nie występuje. Ja nie wiem, czy on nie występuje, bo na pewno są tacy nauczyciele, którzy się obawiają oceny, bo nauczyciele w ogóle się obawiają oceny. No tak, to ten przeklęty tak, taki, pod tym względem zawód. Taki, taki syndrom. Natomiast lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, uruchamiają się u nas w szkole, powiedziałabym stosunkowo wolno, ale skutecznie. I jest tego coraz więcej, i myślę, że kluczem do tego jest to, w jaki sposób. Ta lekcja jest potem omówiona. Czyli jeżeli ja się umówię z nauczycielami, że nie krytykujemy, tylko mówimy o tym, co było dobre, co było złe, e, nauczyciel mówi, co mu się udało, co by chciał poprawić. Jeżeli dajemy sobie nawzajem prawo do błędu, nikt nie jest doskonały. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To wtedy uruchamiamy rozmowy o uczeniu. I to jest chyba jedna z cenniejszych rzeczy. Rozmawiajmy o tym, jak uczymy. No tak, kultura pracy z błędem, a nie eliminowania za wszelką, cenę, za wszelką cenę błędu. No dobrze, to jeszcze ważny wątek nam został, chociaż już go wielokrotnie poruszaliśmy, zgodnie z tym, co powiedziałaś, że to się wszystko ze wszystkim łączy. Wątek kompetencji. Teoria autodeterminacji mówi, że jeżeli mogę robić mogę robić to do czego czuję się kompetentny to wtedy sięgam do tej mojej motywacji do tej mojej naturalnej motywacji mhm. w rozmowie o motywacji dyrektorki czy dyrektora pojawił nam się ten dylemat tego co jest pierwsze czy jajko czy kura czy działanie zapewniające mi kompetencje czy też pojedynczy sukces który uskrzydla jak to widzisz u swoich nauczycieli? Jak, jak, ta potrzeba, jak te potrzeby realizują? Ja powiem tak: zawsze nauczycieli pytam, jakie dodatkowe szkolenia są im potrzebne, jakie dodatkowe kompetencje chcieliby zdobyć, co w nowym roku szkolnym, który otwieramy, co jest dla nich ważne. I nigdy nie było tak, że ten głos był spójny. Jeden potrzebował czegoś jednego, drugi czegoś drugiego, potem były problemy, bo robiliśmy szkolenia, ktoś wychodził zadowolony, ktoś mówił, że to w ogóle strata czasu. Bardzo się nad tym zastanawiałam, jak dostarczać nauczycielom tego, czego potrzebują. No i uznałam, że mm, dobrym sposobem jest danie im wolności. Czyli wykupiłam w szkole platformę edukacyjną, na której są przeróżne szkolenia dla nauczycieli, i oni po prostu sami wybierają. Sami wybierają, natomiast ja dostaję informację zwrotną od nich, co wybrali. I wiesz, to jest dla mnie bardzo cenna informacja, bo ja nagle widzę, jaki jest trend. Co nauczycieli najbardziej interesuje? Czy to jest wypalenie zawodowe? Nagle się okazuje, że ileś osób jest tym zainteresowana, wie: aha, okej, okay, czyli gdzieś w tą stronę muszę pójść. Czy to jest pracowanie metodą projektu, czy to jest sztuczna inteligencja. I nauczyciele mi powiedzieli w informacji zwrotnej, o tym za chwilę jeszcze powiem, bo to bardzo ważna rzecz. Uważam, że to niesamowicie buduje zaspakaja wszystkie trzy potrzeby nauczycieli. Ta informacja zwrotna. Nauczyciele mi powiedzieli mi informacji zwrotnej, że to był jeden z lepszych pomysłów. Że oni czują, że oni sterują swoimi yy, możliwościami tak? i osiąganiem swoich celów. I że to jest dla nich bardzo ważne, że to oni decydują, co w danym momencie, czego się uczą. Mhm. Natomiast powiem jeszcze o informacji zwrotnej. E, nauczyłam się tego też na studiach podyplomowych liderów oświaty, jak istotne jest uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów, ale również od nauczycieli, od uczniów dla nauczycieli, od nauczycieli dla dyrektora. I praktykujemy to już któryś rok z rzędu. E, nauczyciele wiedzą, że mogą mi te informacje udzielić anonimowo. Kto się chce podpisać, to podpisuje, kto nie, to nie, ale ja w tej informacji zwrotnej uzyskuję takie coś, co mi pomaga w pracy, co mi przeszkadza, co mi pomaga w poczuciu bezpieczeństwa, co mi przeszkadza. Nauczyciele przekonawszy się, że to jest naprawdę anonimowe, czyli z tego nie ma żadnych złych konsekwencji, i mało tego. Dowiedziawszy się, że ja z tą informacją do nich wracam i mówię: Słuchajcie, powiedzieliście mi o tym i o tym, spróbujemy zrobić tak i tak. Z roku na rok ta informacja jest bardziej szczera, bardziej otwarta. To samo dotyczy uczniów. Polecam, niesamowita rzecz. Jakoś zwróciłem uwagę na to, że powiedziałeś, że wracasz z tą informacją, bo <laughs> myślę, że to jest też działanie na rzecz takiej kultury pracy z błędem, właśnie. A nie dążenia do doskonałości. No właśnie, już pora, żebyśmy podsumowywali. To y, najważniejsze rzeczy: jak dbać o autonomię nauczycielską, jak dbać y, o relacyjność w szkole, o, no powiem, bliskość między nauczycielami, jak dbać o to, żeby mogli mieć poczucie kompetencji. Autonomia dawać jak najwięcej wolności wspierać, a nie kontrolować. Jeżeli chodzi o taki nadzór pedagogiczny, dużo wsparcia, mało kontroli. Wiara w to, że nauczyciele uczą dobrze i robią to najlepiej, jak potrafią. Kompetencje, dać możliwość rozwoju we własnym y, kierunku, tak jak każdy chce. Nie narzucać tak bardzo tego, co, co by dyrektor sobie wyobrażał. Okazuje się, że jesteśmy bardzo zbieżni w tych kierunkach. Relacje, tworzyć zespoły, jako dyrektor wychodzić do nauczycieli, jako dyrektor mieć drzwi otwarte, jako dyrektor... Uczestniczyć we wszystkich inicjatywach, dlatego że tylko wtedy dyrektor jest wiarygodny i uwierzygadnia projekty, które robi w szkole. Bardzo dziękuję za tę błędę. Dzięki.